Nie tutaj, tu nie miałem skakać. Zero żyć. No to już całkiem w pytań idzie, nie powiem, że nie. Tutaj miałem chyba skoczyć. Tak jest. Teraz będziemy właśnie podróżowali gondolą i będziemy musieli uważać na tych ryboludzi z poprzedniego, drugiego stage'a, tak więc musimy być przygotowani na Armagedon. Dokładnie tak, ryboludzie oczywiście muszą nas atakować. Ja sobie... O kurde, nie! Nie! Przeżyjmy to, proszę! Przeżyjmy ten Armagedon. Ty, to jest chyba dobra taktyka, że ja tutaj stanąłem. Może mi się uda za pierwszym razem. Nie! No nie! Dobra, wiem. Już się naoglądałem tego Game Overa. Continue. No i zaczynamy jeszcze raz tutaj. Tak więc widzimy się, jak ja tam dojdę do tego ziomeczka. Z powrotem. Dobra. Jesteśmy z powrotem na tej łódce, więc zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Swoją drogą, jeden z moich znajomych powiedział, że w sumie, jeżeli chodzi o ten let's play, to będzie mi łatwiej trochę synchronizować, bo przez to, że ten pad wydaje z siebie odgłosy śmierci Richtera i ogólnie, nie tylko jeżeli chodzi o Richtera, przepraszam, i ogólnie jak zdobywamy jakiekolwiek itemy, to będzie po prostu łatwiej z tego względu, że po prostu będę mógł łatwiej to zsynchronizować. Dobra, schowani jesteśmy. O, co jakiś czas trzeba będzie właśnie tak chodzić sobie. Tu nam całkiem w pytę poszło. Kurde! Jeszcze jedno życie, ale byłem blisko. Coś czuję, że byłem blisko w ogóle zaliczenia tego. Dobra, jestem z powrotem. Szybciej, no kurde. Znowu to samo. Znowu to samo, kurde. Szło dobrze, ale pod sam koniec musiało się coś zesrać. Dobra, jest. Stage trzeci. Udało się. Przetrwaliśmy to. Przynajmniej do trzeciego stage'a udało nam się dojść bez problemu. Co jest nie lada wyczynem, powiem szczerze. Ale kurde, żeby ten alternatywny drugi stage nie miał w ogóle bossa? Dziwne. No ale dobra, no w sumie nie ma co narzekać. Tu chyba będziemy mieli w ogóle konfrontację z bossem, co nie? Co ja? Co to w ogóle jest? Okej. Myślałem przez chwilę, że to był boss, a tu się okazuje, że to nie był boss. Trochę za wcześnie jak na bossa, bo dopiero co stage zaczęliśmy. Tu w ogóle to jest takie fajne połączenie cmentarzu z jakąś jaskinią. Lubię coś takiego. Dobra, oni sobie tam poupadali. Tutaj chyba można było kolejną tą... Znaczy, co ja mam z tą kolejną? Tutaj będziemy mogli w ogóle pierwszą dziewicę uratować. Z trzech.
Oczywiście, jeżeli nie zginę. A najwięcej oczywiście gdzie ginę? No jak myślicie gdzie? Na stage'u drugim. Na tym alternatywnym. A ta gra ma bodajże chyba tylko 7 albo 8, więc... za niedługo będziemy w połowie gry. Cóż to za... Nie nowość, ale cóż to za ciekawostka. No dobra, ledwo żyję, ale się udało. W sensie ledwo żyję, no... No ledwo żyję, jeżeli chodzi o... samo dojście tutaj. Więc zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Kurde, ale mnie z zaskoczenia biorą tutaj. W ogóle co się stanie, jak tutaj do góry pójdziemy? Tu chyba coś było u góry. Mi się wydaje. Nie, tutaj jednak nic nie było. Bo jakby coś było, to zaraz byśmy mieli coś do uruchomienia. Dobra, zero. Jedno wielkie zero. Trzeba się bronić jakoś przed tym ziomkiem. Właśnie tego nie lubię, że te szkielety po prostu tak na ciebie zeskakują. Niech to się ogarnie. Dobra, zginął. O! Co ja tutaj dostałem? Więc to chyba musimy iść teraz do góry. Dobrze kombinuję? Dobrze kombinuję. A, już kumam o co chodzi, już kumam o co chodzi. Już wiem po co to wszystko jest. Przez chwilę no mówię, nie ogarnąłem o co chodzi, ale teraz już wiem o co chodzi. Musimy się tutaj dostać, dokładnie. Tutaj są w ogóle jakieś złowrogie rynce. Item crash. No, tutaj przyznam, że jest bardzo ciężko. Tutaj mogę przyznać, że jest bardzo ciężko. Ale bym sobie tutaj zapisał. Na tym stage'u. Zobaczyłbym co i jak. I myślę, że wznowiłbym nagranie, jakbym mniej więcej ogarnął, jak tutaj się gra. Znaczy, jak tutaj się gra, no wiecie o co mi chodzi. Po prostu bym sobie przećwiczył ten stage, bo też nie chcę za bardzo na ślepo się wychylać. 30% w godzinkę i 7 minut. 30% w godzinkę i 7 minut to myślę, że to jest dobry wynik. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się ten let's play spodoba z Castlevania, w końcu to coś nowego będzie. I co, jest to kolejny z... pewnie kolejnych 4 let's play na moim kanale. Widzimy się w następnych odcinkach z Castlevania i nie tylko.
Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał Ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Łącznie z lewami różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooka. Linki są pozostawiane w opisie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!